No, witam, witam, zapraszam na prezentację samochodu Syrena. To jest samochód, wyszedłem Państwa z którego tam jakoś 50? 80. To, jest... to było w XIX wieku chyba. Przed naszą erą. Tak. Tym autem, proszę ja Ciebie, jeździł Mikołaj Kopernik i nawdychał się spalin tyle, że wymyślił teorię o obrotach ciał niebieskich. O obrotach pierników. O obrotach pierników również. Młode dziewczyny lubią obracać pierników i nazywamy je galeriankami. W razie jak zwykle musi wsadzić tam, gdzie nie trzeba. A może pokażę Ci, co tam pod maseczką się znajduje? A proszę, zapraszam, zapraszam. To jest bezbłędny zestaw grający Safari, który jeszcze nie podłączonym jest, dlategoż zalega tu cisza i nie gra tu Iron Maiden. Powiem tu, znajduje się silnik, który jest niezwykle przepotężną jednostką napędową. Wszelkie mopary i widlaste ustępki chować się mogą, bo jest to S31. Chodzi na mieszance maci dary. Słownie ci. No to zobaczymy pojemność rybaków, jaką ma. Co? Zobaczmy, zobaczmy. Co żeś zepsuł? Co żeś wcisł? To on? To jest winny całego zamieszania tego. O, on. Zepsułeś. Dobra, przód już znamy, teraz zobaczmy. Poproszę o tył, czyli o bak. Który słyszałem, że jest bardzo oryginalny. Jak chcesz od tyłu, to nie ze mną. Bak jest bardzo oryginalny. O, właśnie. I mamy winowajcę. Winowajcą jest imperialistyczny producent napoju Coca Sola. Proszę, ja ciebie. O. Ładnie zjadło benzynę. No, wypiła trochę. Wypiła litra, na czysto. Tutaj mamy różne środki konserwujące. I drinki, gdybyśmy w przerwie zgłodnieli, bądź chcieli przystawić sobie aperytyw. Naftowa serwatka. Tak. Proszę, możesz się zagłębić w te przepiękne, oryginalne opakowanie epokowe po świecach Iskra. I również przegubach różnych, których jeden urwanym jest, albowiem rzems zaszalał za mocno. Proszę, jak go ładnie urżło. Piękne. Prawdaż? Trzeba zatankować. Idziemy tankować zatem. Syrenka została dzisiaj zajechana. Zapierścionkowana, zaręczona. Zaręczona z morzem? Z różnymi dodatkami dzisiaj dobrałem. Ale, panie Karolu, nie dbamy o akumulator. A właśnie, właśnie. Światełka. To jest bardzo, bardzo słuszna koncepcja. Proszę gasić. O, proszę. Zadziałało. Czyli załącznik, wyłącznik świateł działa. Proszę mnie tu nie zaglądać, gdyż albowiem jest to ściśle skomplikowane i tajna procedura. A tam jeszcze jest jeden kumur, którego byśmy mogli dzisiaj odpalić. A może się nie udać i gówno widać. Gówno widać. Niech się tu pan Karol pochyli nad nami, polecam, żeby zobaczyć, że jest z pana Karola równy gość. Śmiało, bez krępowania. Świnio, pornusa chcę nakręcić. Ten wieprz, ten pornograficzny grubas. O. Wleszka. Proszę ja ciebie, o. Jeszcze trochę. I to jest właśnie tak powstaje Coca-Cola, ten magiczny przepis. Tak, dlatego że coraz bliżej święta. Zżera rdzem. Śnieg w tym roku wyprzedził reklamy Coca-Coli. I teraz będziemy jeszcze lać na półku tegoż oto preparata. Powinien być to Miksol, ale z braku laku mamy imperialistyczny, zgniło-zachodni Chevron. Jakiej firmy? Chevron. No, będziemy lać. Popatrzmy. Kropelka, ino kropelka. Wystarczy. Kropelka, ino wystarczy. I zlikwidować popyt starczy. Idziemy. Oleju rzepakowego. Teraz będziemy tak. Gdzie jest. Poczymaj. Nie ma sprawy. Rzuć mu szynkę i spierdalamy. Czy nie za wcześnie na drinka, milordzie? Ależ nie, kurwa.
wiesz, albowiem to jest mała alkoholiczka i ona wypija po prostu wszystko, co się jej da. Gdyby ona była kobietą, Bolek, to była twoja wymarzona po prostu kandydatka na żonę. Razem byście tankowali wszystko. Będziemy próbować teraz. Będzie próba ogniowa. Idziemy. To zobaczyć, to na żywo. Widzisz ten uśmiech malujący się na mojej twarzy? Poczekaj, włączę oświetlenie, które działa. Albowiem niewiele rzeczów tu działa. Dla tych, co nie lubię. Mój pierwszy mechanik radził. Zaraz zawrze klapę i będziemy jechać. To już nie jest taka prosta funkcja. To wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej. O! Ale szczerze, delikatny. Panie kamerman, przyjadziesz pan do środka? Nie, będę to kręcił z zewnątrz. Będziecie mieli teraz obaw, jakbym na wszelki wypadek wjechał w dom. Albo coś. Będzie śmiech oparty na grodach gwarantowany. Dawaj kierunkowskaz! O, to jest kolejna część, która działa. No to prób. O, coś się długo zbiera. Nie zruszyłeś? Daję. Samochód, który zamiast benzyny pije Coca-Cola. Jeden samochód, który zamiast jechać stoi w miejscu. No tak. On już zajechał na miejsce. Czarny się długo modli. O, torbę, żeby nie przejechał. Karol zostawił torbę. Siadaj od sobą pastwę losy. Dobrze. I drzewo. Prawie przyćmiesz. Już jest na miejscu. To jest ograniczony plac manewrowy. No ale... Ale spełnia swoje zadanie. Trasa jest nam znana. Teraz skręt w prawo. Ostro w prawo. Szykana. Jadysz! Karol chyba nie domknął drzwi. Nie to tak od nowości. Tak od... Ona tak ma. Mielimy, Karo! Ten zapach miksolu. Hamulec żeby zadziałał, dobrze.
paliwo. Ode mnie 100 tysięcy dolarów. Biorę. Bardzo, bardzo dziękuję panu. Jestem wielce, wielce content. Proszę. Oto była ona, moja Marlenka cudowna w akcji. Jak ten. Polek, teraz ty coś dodaj od siebie, bo ty masz gadane takie. No. 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 Skwitował. Proszę, jaki bukiet tutaj. Dziękuję. Jako zwycięzca rajdu tego czułem się zaszczycony. Moje majtasy i ten. Mogę się wziąć? Proszę. Do tyłu do przodu? Czy nie? No. Nie dam rady. Ale co, chcesz się przejechać? Do tyłu do przodu. Ale wiesz co? Nie, bo nie, hamulce nie ma, więc myślę, dobra, że pożegnajcie się państwo. Poczekamy, aż będą hamulce i wtedy będziemy mogli już w ogóle myśleć o bardziej poważniejszych tych trikach różnych, rozmaitych. Dobra. Proszę. A czy pani kamerę... Kurwa, chce się rozłączać, no. Zwróć pan uwagę na te niezwykle sportowe, prawda, o guminie. O guminie to pochodzi z końca lat 60. I trzyma się nieźle. Kopaczki też robią wrażenie. O, oczywiście, ten błysk. Ten szyk. Ile wypiła misia na szczęście? Tło, on stał. Patrz. Zaraz zapowiesz. Potem ściągamy. Koniec.